Dzwonię do Sandry. O, William do mnie dzwonił, lol, ale jaja. Halo? Sandra? No. Potrzebujemy Ferrari. I co? 488 GTB Spider. Aha, no i co? Masz dorzucić? No, mogę ci dorzucić stówkę. Serio, masz 100 tysięcy? Nie, 100 złotych. A. Kurwa, bo jakbyś miała 100 tysięcy, to byśmy już mieli 120 tysięcy na samochód. Aha. A po co nam trzeci samochód? A nie, kurwa. To kurwa, jaki trzeci, kurwa? To by był jedyny. Wiesz, ile kurwa tam wymiana oleju kosztuje? Dobra, mam pomysł. Tylko musisz się zgodzić. Zgadzasz się? Nie. No kurwa! Ja wiem, co to za pomysł. Jaki? No nie, no ty powiedz. To powiem ci potem, czy o tym też myślałam. Założymy ci OnlyFansa. No powiedzmy, że też o tym myślałam. Serio? Nie. Zgadzasz się czy nie? Luka przesyła nie. 9 zł i 75 groszy. Zrób losowanie, jak Budda, to kupisz takich 3 no, sztuki. Ale czemu nie? Kurwa, ale kto chce na to patrzeć, kurwa? Ty z niesmakiem, kurwa, co dopiero ludzie za pieniądze. Nie wiem, będę promować jako swój. Uda ci się, dasz radę. I co mam tam robić? Nie wiem. Kutonga pokazać? Nie wiem. Możesz dodawać filmy do OnlyFansa. Co mam kurwa na nich robić? Czekać? Stachu przesyła 9 zł i 75 groszy. Nitro, zobacz ten filmik, ty byś kurwa po sekundę już leżał na barierkach. No dobra, link to cześć. Do Instagram. No pa. No. O, ale nagabywałeś tutaj dziewczynę, widzę. No nagabywałem, ale kurwa się nie chciała zgodzić. Słuchaj stary, masz pieniądze jakieś? Zostało mi 500 000 zł, na co potrzeba? To o! No. Słuchaj, dołożysz mi do samochodu i będziemy razem jeździć. Dobra, jakie auto? Ferrari 488 GTB Spider. W cabrio będzie. Jak słońce to cabrio. Stary, tak szczerze, myślisz, że z obecną wagą komfortowości będzie w takim aucie siedzieć? A czemu nie? Jak się jeszcze raz to nazywa? Ferrari GT co? 488 wpisz. GT... Nie, nie GT, kurwa, to jest Ferrari 488 GTB. GTB, GTB, no to dobrze. A bez tego GTB może być, czy to musi być z tym GTB? Może też być pista, jak chcesz mi ją kupić, tylko ona już 4 miliony kosztuje. To skupmy się na GTB na razie. Tak, tak, chociaż tyle, dziękuję za dyszkę. Słuchaj, stary, a nie jest ci wstyd jeździć, kurwa, najtańszym Ferrari? To nie jest najtańsze Ferrari. Najtańsze te Ferrari to jest Ferrari California. Obsrane gówno za 300 tysięcy. Serio, z Ferrari za 300 tysięcy? Tak, wpisz sobie Ferrari California. Ale to jest jakieś nowe? No nie. No ale właśnie, no nie chodzi o takie auto, które ma do lat 5, powiedzmy. No to będzie jeden z tańszych. Dobra, widzę, że tutaj mamy auto z 2018 roku, na przykład za 1 400 000 niecałe. 1 200 000 i kurwa jadę do Micha, do Kościerzyny, kurwa. Nie do jakiegoś Olgierda zajebanego w dupę, tylko do Micha, do prawdziwego kurwa króla Kościerzyny. Mówię, siemano Michu, wyskakuj kurwa z Fiacika, jak to ty mówisz, no. No. Ta Kalifornia, jaki to jest rok? 2010, okej, to już kurwa wiekowe auto.
No nie, no plus bo... 15. Po prostu chujowy jest ten samochód, ta Kalifornia. Nie ma dzięki, co, stary. Nie ma co pierdolić. Ale nie, no ta Kalifornia kosztuje 7 pak, stary, z 2015. Co ty pierdolisz? Nie, no kurwa, nie przesadzaj. No nie, co nie przesadzaj, to powiedz to sprzedawcy na Automoto, żeby się pierdolnął w łeb. Słuchaj. Na bank jest, kurwa, coś za 300-400 tysięcy od najniższej. Jedziemy. Sponsor, weź się, kurwa, w łeb pierdolni. Dobra, zobaczmy. McLaren. No jest tu Ferrari California, 450 koła. 520S na przykład, sprawdźmy. Jest 520S? 570, sorry. No. Doszło do pomyłki, nie mam prawa jazdy. No jest, kurwa, ta California za 450, to jest stary, jeszcze... to, ten McLaren jest, kurwa, lepszy, jest za 600 tysięcy. No nie jest, kurwa, lepszy. No jest lepszy od tej Kalifornii. A, no to tak. Zajebisty jest. Nasz znajomy jeden ma to auto. Ma 585LTLI, coś takiego. Tak? Tak. Myślałem, że dokładnie to samo ma. One, kurwa, prawie tak samo wyglądają. Albo ma chyba, albo ma 570S? Nie, nie, ma 570S na 90%. Mówił chyba, że 7 pak za niego dawał, jak go odbierał, dobrze, jak dobrze kojarzę. No ale to tylko jest jeden problem z McLarenami, wiesz? Że się pierdolą jak Agata. Te samochody, kurwa, to zazwyczaj... Ohohoho, pozew! Moi prawnicy się już tym zajmują. Ta? A co dokładnie powiedziałem? Na kogo? Nie, bo fuck Gata powiedziała, że jej prawnicy się już Marconiem zajmują. No ta, a ja nie powiedziałem żadnej fagacie, tylko Agacie. O dziwce jebanej. Ej, słuchaj. Teraz sobie wyobraź, że ona stanie przed sądem i będzie się tłumaczyła ze zdjęć nie... swojej cipy i będzie mówiła, że się wcale nie puszcza. Ona zdjęcia cipy wstawia dla beki na przykład. A to mocne akurat. Nie, no dobra, akurat a on co? Akurat przegra tą sprawę, jak mu założy. Tak, no ja wiem, że przegrałby tę sprawę, nie? No ale jest to memiczne. Ale tak szczerze, to jest samobój dla fagaty wizerunkowy po raz kolejny, moim zdaniem. Long termowo. Dobra, dasz mi te 500 000, czy nie? Będziesz jeździł, kiedy no ja, chcesz. No dobra, stary, nie ma problemu, oczywiście, że ci dam. Dobra, też nam brakuje 600 tysięcy. Bo ja mam 50 tak około. Spokojnie nazbieramy. Widzowie, dorzucajcie się na Ferrari jakieś w donatach. Dla wujka. A za 50 zł możecie sobie postać wybrać, którą zagram. Grasz duo czy nie? Tak, tylko muszę kupę zrobić. Ohohoho, dawaj. Duś go dla mnie. Wyduś tą kurwę z siebie. No dobra, to idę na fagatę, idę wydusić dawaj, kurwę z siebie. Dawaj, wypędź szatana. Dobra. ZW, zachowuj się, kurwa, bo na kiku jesteś, a nie na jakimś, kurwa, Mozambiku. Ja wiem, na kiczku to wiadomo, że z kulturką. Wypędzanie fagaty, tak zwane. Wypędzanie fagaty. Ale gówniany content. Zobacz, co Liza nagrała o swojej siostrze. No, muszę przyznać, że to na pewno będzie wybitny content, warty mojego czasu. Jak to się nazywa? No właśnie, kurwa. To tak dużo osób? Zamknij pizdę, kurwa, i donate'a wyślij, już mnie wkurwiasz, naprawdę. No widzowie, no bo jak Rafciu robi przegląd YouTube'a na Twitchu, to ma ponad 1000 widzów, ale wejdę na LOL'a i będę miał, kurwa, 600, no i o to chodzi, to jest ten problem. Jesteście kurwami jebanymi. Całym szacunkiem oczywiście do kurew. Tylko nie do fagaty, raczej Agaty. Fagata jest super. Aren na Twitterze, okej. Okay. A, 5 minut macie mi zmarnować. Zajebisty plan, kurwa. Też miałem taką sytuację, że nie miałem kluci, bo Kuba zabrał klucie. I ostatnio miałem też tak z Natalią, że Natalia klucie zabrała, ale finalnie znalazłem drugi zestaw na szczęście w szufladzie. Poza tym Kuba był lepszy, bo Kuba poszedł na miasto i zgubił klucze.
Na streamie IRL. Tak, na streamie IRL zgubił klucza w taksówce. Wydaje mi się, że jak masz jeden zestaw kluci, to pierwsze co powinieneś zrobić, to dorobić sobie kolejny.